dajmy. Ale też to okno wykorzystaliśmy na okazję. Ty cisnąłeś live, ja cisnąłem po 3 live dziennie z gośćmi samemu i po prostu napierdzielałem tego, bo to był ten moment. Natomiast teraz doceniam bardzo mocno płatną reklamę. Czyli ludzie boją się zapłacić Facebookowi, boją się zapłacić, nie wiem, za reklamę na Allegro, a my to robimy i to fajnie się konwertuje. Biznes Rider. Za kierownicą Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witam Was w nowym odcinku Biznes Ridera. Tym razem moim gościem jest Marcin Osman. Marcin jest znanym wydawcą książek, marketerem, sprzedawcą online i z Marcinem zaczęliśmy współpracę kilka lat temu przy mojej pierwszej książce. Poznaliśmy się i można powiedzieć, że Marcin pokazywał mi, jak mam stawiać swoje pierwsze kroki jako osoba, która chce wydać swoją książkę. I faza seedu, nie? Tak, nasionka. Takiego nasionka i jakby to nasionko zakiełkowało. I w ogóle Marcin jest osobą, która wystąpiła w moim pierwszym, ale to pierwszym Biznes Riderze, jeszcze w innym samochodzie. 3 lata temu dokładnie, także dzisiaj już tych odcinków jest kilkadziesiąt przynajmniej i postanowiłem, bo wiele się zmieniło u mnie, wiele się zmieniło Marcina, postanowiłem go zaprosić jeszcze raz, żeby podzielił się ze swoją wiedzą, bo ta wiedza, która była wcześniej, to już dzisiaj wszystko działa trochę inaczej. Jest updateowana. Updateowana jest po prostu i działa to znacznie inaczej, więc chciałem, żeby, bo u Marcina też się dużo zmieniło. Wcześniej wydał kilka razy więcej książek niż do tamtej pory. Między innymi jesteś autorem, a wydawcą książki Tonego Robinsona w Polsce. Tak, wtedy jeszcze chyba tylko się przymierzaliśmy, nie było tej książki. Mhm. Więc w sumie mogę powiedzieć, że robię dokładnie to samo, ale lepiej, szybciej, więcej, łatwiej. I to, co ty robisz, to, co ja robię, jest bardzo podobne. Czyli robimy internety, dzielimy się wiedzą, wartością i na koniec dnia to powoduje, że ludzie chcą nam płacić pieniądze. Okej, a jaki jest w ogóle twój biznes? Taki core biznes, który jest najważniejszy dla ciebie? No to 80% przychodów to są książki. Po prostu sprzedaż książek. Rozumiem przez to sprzedaż własnych książek, sprzedaż innych książek wydawców i wydawanie najlepszych amerykańskich bestsellerów, takich jak Robbins, czy Gary Vaynerchuk, czy nawet Wim Hof, ostatni hit ostatnich 2 miesięcy. Bo ty kupujesz jakby tytuły, jakby licencje, prawa na wydanie i tłumaczysz i wydajesz je w Polsce, tak? Tak, i wszystko tak? Się wydaje, że to jest, kupujesz prawo na tłumaczenie, a tłumaczenie to jest nic. Robota zaczyna się dopiero, gdy ta książka jest już zaprojektowana, się drukuje i trzeba wymyślić sposób, jak ją sprzedać jak najbardziej szeroko. I też się śmieję, że też flipy robię, ale na książkach, nie na nieruchomościach. Idzie mi dobrze w flipach książkowych, dlatego może nie robię flipów nieruchomościowych. No tak, no bo jeżeli masz swój dobry biznes, to po to szukać czegoś innego tak naprawdę, po to, żeby robić coś nowego? No, czasami to jest bez sensu. A jakie jeszcze masz u siebie nazwiska? Poza swoim, bo ty też jesteś autorem książek. Tak, czyli kategoria bestsellerów to jest Marcin Osman, Tony Robbins, Felix Dennis. Bardzo porządna książka, która myślę, że twoim widzom najmocniej się spodoba. Tytuł książki How to get rich, jak zdobyć bogactwo. Najbardziej chyba skamerski tytuł, jaki może być, nie? Jak zdobyć bogactwo, ale jest napisana przez miliardera, który naprawdę udokumentował całe swoje życie. Zmarł chyba 6 czy 8 lat temu, więc jest bardzo świeżą książką. Ta książka, też Robert Greene całą karierę na tej książce zbudował, często o tym mówi i ona się bardzo dobrze sprzedaje i pół książki jest o tym, czemu nie warto być bogatym i później, jak już chcesz, no to pokażę ci, co trzeba zrobić. Pierwsze pół książki jest o tym, jaką cenę trzeba zapłacić za to, żeby mieć to, co chcesz mieć. I on uprzedza fakty, że nie ma później zaskoczenia, że ktoś mówi, o Jezu, jestem bogaty, ale nikt mnie nie lubi, albo że moi znajomi nie rozumieją to, co ja robię, a on mówi, nie muszą cię rozumieć, ty robisz bogactwo, nie budujesz jakichś sojuszy z ludźmi, którzy nie rozumieją tego, co ty robisz. Sporo osób uważa, że niegodziwym jest być bogatym, tak? Skoro inni nie mają, to i ty nie możesz mieć, bo to znaczy, że jesteś... Jak ty masz, to zabrałeś komuś, a nie, że budujesz wartość, która powoduje, że obie strony mają jeszcze więcej. A jaka jest, często mnie wiele osób pyta, jaka książka zmieniła moje życie, albo najbardziej wpłynęła na moje życie, którą przeczytałeś ostatnio, czy w ogóle w życiu, czy która książka najbardziej wywarła na tobie taki wielki wpływ? Wiesz, to są dwie książki, bo jest to Felix Dennis. Wydaliśmy ją 2 lata temu mniej więcej i wydanie tej książki spowodowało, że nasz majątek wzrósł 3-krotnie, więc 300% 2 lata. Okay, ale wydanie książki, zarobiłeś na niej, czy bardziej... Wdrożenie wiedzy i mentala z tej książki, a druga to Wim Hof i tutaj bardzo wymiernie, od razu można zobaczyć zmianę, bo
w skrócie, chodzi o to, żeby wleźć do zimnej wody, oddychać i medytować. I ja zaimplementowałem te rzeczy, nawet nie udało mi się nauczyć na morsowanie. Raz mi się Marcina udało, w ogóle w Sylwestra rano Marcin mnie wyciągnął na morsowanie. Tak, to był pierwszy i jak na razie ostatni raz, ale ostatni do tej pory, nie zarzekam się, że... Powtórzymy to w lipcu. Tak, że nie wejdę już do zimnej wody. Business Rider. To na pewno na poziomie mojej fizyczności, dzięki tej metodzie udało mi się całkowicie pozbyć leków na alergię. Co roku maj i czerwiec to umierałem, lało mi się z nosa, kaszlałem. Wdrażając morsowanie i oddychanie i to, co mówił Wim Hof, fizycznie sobie poprawiłem jakość mojego życia. Co wydawałoby się w okresie pandemii 2020 jest najważniejsze, czyli odporność, zdrowie. Na to postawiłem na maksa i później jeszcze pasowałem się idealnie po prostu w trend morsowania, mając najlepszy produkt w fazie hype'u na morsowanie, właśnie ta książka. No właśnie, bo jest teraz taki mocny hype na morsowanie, bardzo dużo hejtu, że teraz wszyscy morsują, że teraz jakaś dziewczyna... zamarzła na śnieżce. Tak, zamarzła na śnieżce, albo że wielka tragedia, bo nie wzięła na morsowanie telefonu i nie zrobiła sobie selfie, tak, że była na morsowaniu. I jakby dużo jest żartów na ten temat i ponieważ to się stało modne, a wręcz przeciwnie, jakby niektórzy się śmieją z tego, niektórzy mówią, że to już nie jest modne. I to jest mega ciekawa rzecz, bo poruszasz ten wątek tego mema, że poszła na morsowanie, tragedia, nie zrobiła sobie zdjęcie. Tak. To był artykuł na Aż Dzienniku, Aż Dziennik.pl, taki fake news. I teraz co zrobiłem? Patrzę, wow, tam jest hype na to. Odezwałem się do Aż Dziennika, zapytałem, ile kosztuje artykuł sponsorowany, dostałem wycenę i pojawił się artykuł w naszej książce o ludziach, którzy mopsują. Jedni stoją pod mopsem, ale inni mopsują jak mops, czyli wchodzą pod kołdrę, piją herbatkę, kawkę i jest instrukcja, jak dobrze mopsować, czyli w kontrze do morsowania. I też tam był link do książki, też to się przełożyło na zamówienia, czyli żeby korzystać z tego, nad czym ludzie się skupiają akurat w danym momencie. A by the way, dokładnie tydzień temu byłem w gaciach na Śnieżce, tylko była to pogoda tropikalna, czy tropikalna, tam było minus 3, ale byłem bez koszulki, grzałem się słońcem, było tak ciepło. Okay. Więc też zależy, kiedy to robisz. I też nagrywałem z tego materiał, z tego vlog, pokazywałem książkę. Dwa w jednym. Lifestyle i biznes. I to się u mnie idealnie sprawdza. Okej, okay, brzmi to trochę niewiarygodnie. No, ale ja widziałem te zdjęcia z tego wchodzenia na ścieżkę, więc wierzę. Jest to autentyczne. Mieliśmy ludzi opakowanych w normalne kombinezony zimowe, bo było zimno. A my na szczyt Śnieżki poniżej 2 godzin weszliśmy. Mega. Okej, okay, bo jesteś też jakby wydawcą książki Wima Hofa, która się stała teraz hitem, przez to, że ten sezon zimowy stał się takim... Wszyscy morsują tak naprawdę, tak? Jakby osoby, które wcześniej nie morsowały, moi znajomi, nagle morsują. I tak i nie, no bo ja do tego projektu trochę się przygotowałem od roku, no bo po raz pierwszy morsowałem rok temu i jak morsowałem, wpisałem sobie po prostu w Amazona, hej, Wim Hof, i zobaczyłem zapowiedź wydawniczą. I w momencie, gdy jestem na tej śnieżce w gaciach, jestem w zimnej wodzie i myślę sobie, co ja mogę biznesowo wokół tego zrobić, no to wpisałem Wim Hof i byłem na tyle odważny, zuchwały i bezczelny, żeby się po prostu wbić do Wima Hofa i powiedzieć, hej, będę twoim wydawcą. Tak. Tam negocjacje trwały chyba z 5 miesięcy, żebyśmy to wydali. To była najdroższa licencja, jaką kupiłem ever, ale się opłaciło. Gdybym ja nie morsował, nie praktykował tego, to nie byłoby z tego takiego hitu. Nie ma opcji. Tak, w sensie, gdybyś nie pokazał swojej społeczności, ludziom, którzy cię oglądają na twoim YouTubie czy na twoim Instagramie, że ty morsujesz i jeszcze przy okazji wydajesz tą książkę, to byś tyle tego pewnie nie sprzedał. Miałem takie pytanie, czy jakimś jestem geniuszem marketingu, że ten trend przewidziałem? Nie! Wszedłem w nową dyscyplinę dla mnie, jaką było morsowanie i oddychanie jak Wim Hof. Pojawił się produkt, użyłem moich kompetencji biznesowych, marketingowych, połączyłem to do kupy i nagle wow, bestseller. Tak. Ale ja też muszę powiedzieć, że masz w sobie taką bezczelność, ale w dobrym rozumieniu, bo... To nas łączy, nie? Tak, że czasem trzeba być bezczelnym i pewnym siebie, żeby iść po swoje. Jako polski wydawca, niewielka korporacja wydawnicza, tylko niszowy dosyć wydawca, wygrywasz z... Taki underdog, nie? Tak, wygrywasz tuzami, ponieważ bijesz się o swoje i tak naprawdę mierzysz wysoko, nie masz kompleksów tego, że nie masz setek tytułów i tak dalej, jakby 20 lat doświadczenia, tylko działasz od kilku lat i jakby to jest fajne, tak jakby, że nie mówisz, że to nie jest dla ciebie, bo jesteś za mały jeszcze. Jak większość mówi, kiedyś będę albo coś, albo wiesz, no nie próbują swoich szans, tak? I tak naprawdę moje książki, które napisałem wcześniej, zarobiły pieniądze, które pozwoliły mi kupić tak drogą licencję. I gdyby nawet ta licencja była 2-3 razy droższa, też bym ją kupił. Bo wiedziałem, dobra, idziemy w bank, idziemy w to. Ten tytuł, ten autor
ma prawdopodobieństwo, to nie ma nigdy gwarancji, że zrobimy z tego mega bestseller, po prostu to będzie książka, która będzie żyła przez lata. Mhm. Evergreen content. Wielu osób się wydaje, że książki to są grosiki, tak? Że na książkę się nie da zarabiać. Jak tobie to idzie? Bo wiem, że żyjesz z tego. Na jakie przychody możesz liczyć? Tak? Jeżeli możesz zdradzić, ile na przykład mogłeś w najlepszym miesiącu wyciągnąć przychodów właśnie ze sprzedaży książek? Przykład grudnia i stycznia to jest tam ponad 600 tysięcy z produktów, które kosztują... Miesięcznie? Tak. 40, 50, 70 zł. Książka Wima kosztuje 79. Czy najtańsza książka, jaką mamy w ofercie, jest 29 zł, a najdroższa 123 zł, czyli moja z Kamilą napisana Sprzedawaj Więcej. Mhm. Czyli no, da się zarabiać na książkach, tak? Da się, jak robisz to konsekwentnie, długoterminowo i nie zniechęcasz się, czyli jest dużo autorów, którzy wydają książkę i po miesiącu z tą książką się poddają, no bo ona nie skoczyła. Tak, tak. Albo wiele osób się wydaje, że wszystko się uda, jak trafią do Empiku, tak? Ale ja, wiesz... Możesz wtedy mi to balić, bo po prostu to jest... To jest częste pytanie, dlaczego Ciebie nie ma w Empiku? Tak? Ja uwielbiam flipować na książkach, czyli znajduję książkę, która ma potencjał, jest mega wartościowa, ale z jakiegoś powodu wydawca nie rozumiał marketingu tej książki, albo się poddał, albo po prostu mu nie wyszło. Czyli ja Wima Hofa dobrze komunikuję, ktoś inny nie, bo nie morsuje na przykład. Ale kupuję książkę, cenię na przykład druku czy kosztu licencji wręcz, i zamieniam to na 5x, czyli kupuję książkę na nakład za 10 tysięcy i ją potrafię flipować na 50-60 tysięcy. I to mnie mega jara, to są pieniądze najłatwiej zarobione, bo z czyjegoś produktu. Nie muszę książki takiej wydawać, tworzyć. To wymaga czasu, energii, zaangażowania. Tak, no. Czy nawet, wiesz, negocjowania, jak masz umowę wydawniczą, to masz więcej obostrzeń, niż jak ja, który kupuję gotowy produkt. Ale gotowy już przetłumaczony w Polsce, tak? Wydrukowany. Z czyjegoś magazynu. Daję mu drugie życie, zmieniając okładkę, dając lepszy marketing, lepiej tłumacząc, czemu ty, drugi widzu, słuchaczu, czytelniku, tę książkę powinieneś mieć. Ja tutaj mówię o swoich materiałach, czyli każdy to może zrobić. Tak. Nie musi być wydawcą, możesz być, kupić sobie książkę, wytropić wydrukowaną już, zbudować ten marketing i masz jeszcze tańszą opcję wejścia w to wszystko. Bo wiele osób też się ogląda na Instagramie i czego osoby, które jakby Cię śledzą, mogą się od Ciebie dowiedzieć na Instagramie? Jakby co tam, mitów na temat działania online. Tak. Najczęstszy mit, że ludzie idą do agencji reklamowej, marketingowej, że ktoś za nich zrobi ten marketing i Ty jesteś idealnym case'em pokazującym, że jeśli robisz personal brand, to musisz go sam tworzyć, masz tego zespół. Ale ty i ja byśmy nie zapłacili agencji reklamowej za zbudowanie naszego brandu. Ja podchodziłem wiele razy do rozmów z agencjami. Nie działa. Tak, i zawsze gdzieś tam zewnętrznie, jak to zlecałem, to zawsze nie działało, tak? Bo gdyby ktoś, kto pracuje w tej agencji, wiedział, jak to zrobić dobrze, to pewnie sam budowałby swój brand. I to by było dla niego 10 razy bardziej opłacalne niż praca ze mną. Więc jakby myślę, że może jest jakaś agencja albo jakiś influencerzy, którzy albo może freelancerzy bardziej, którzy potrafią to zrobić, stworzyć kogoś od zera, natomiast bez samego twórcy, bez samej osoby, no to jest niemożliwe. No bo coś, dla ciebie listę tematów, które będziesz nagrać tak pod YouTube'a. Ty to robisz, ale to nie zawsze działa. To nie jest gwarancja, że jak nagrasz takie 10 tematów z takim clickbaitem, to wejdzie dobrze. Moje największe wideo było nagrane telefonem, zwerbalizowałem moje myśli na tym wideo. Mam mnóstwo wideo na maksa wartościowych, gdzie wydawało mi się, że ono będzie jeszcze lepiej przyjęte przez YouTube, ale nie jest. A czasami po roku ono wyskakuje. Ale większą robotę robią te regularne odsłony wiernych widzów, czytelników, którzy chcą tego słuchać. No tak. I też u mnie działa ta utylizacja kontentu, że jest kontent i na Facebooku, i na Instagramie, i w podcaście, i w mailingu, i na webinarze, i na konferencji, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie tego nie robią. Ty jesteś w ogóle takim szatanem utylizacji i też konsekwencji. Kombajn medialny. Bo tak naprawdę większość osób się poddaje po 5 filmikach. Nie, to nie wychodzi, nie ma sensu nagrywać. A ty masz już prawie 1000 filmów na YouTubie swoim. Tak. Gdzie no po prostu i cały czas robisz dalej i idziesz dalej. I to jest tak, że to któryś dopiero zaskoczy, tak? I jakby cię popchnie cały ten wóz do przodu. No bo to jest tak, że robiąc coś, liczę na złoty strzał, że to wideo wystrzeli na milion na przykład odsłon, a wiemy, że odsłony przekładają się na nasze biznesy, bo u Ciebie i u mnie tak to działa. Więcej osób widzi, więcej osób kupuje, ale jeśli nie, to jak to będę robił? I ja głęboko wierzę w to, że robiąc, dojdzie do takiego momentu, że YouTube uzna, że to jest na maksa wartościowe, albo skala i suma tych materiałów będzie tak duża, że to ruszy, albo jedno udostępnienie jakiejś mega wpływowej osoby, a takie szczere, prawdziwe, też może całkowicie zmienić. Premiera na przykład, tak? Powiedzmy, że premiera, to może być ktoś, kto
No nie wiem, ale sieje cały czas. W ogóle kiedyś była taka śmieszna sytuacja, że fejkowe konto premiera Morawieckiego na Twitterze udostępniło kawałek mojego materiału z konferencji, który był na YouTubie u mnie, jako że znany inwestor na prestiżowej konferencji mówi, że Polska to raj podatkowy i tu warto inwestować. To było wyrwane w kontekście żartu trochę, a nie w kontekście prawdy, no ale generalnie opierali się na moim materiale, że ja dzisiaj chwalę rząd i mówię, że Polska to raj podatkowy. Dobre. Znajdź sobie taki materiał, który chcieli... Tak, i po prostu... Ale dzieją się rzeczy w internecie takie, których byśmy nigdy nie mogli przewidzieć, nie wiem, okazje inwestycyjne, propozycje współprac, prywatne też relacje się często zawiązują, super fajne i jest łatwiej, będąc, posiadając brand, pójść gdziekolwiek i coś załatwić. Dokładnie, wiele osób gdzieś tam ma opory, że ja się nie wystawię tutaj na świecznik, bo nie chcę, żeby znajomi widzieli, co robię, żeby to tam, miałem mnóstwo obiekcji. Można robić to bez brandu, tylko trzeba wtedy stać się, nie wiem, jakimś szatanem reklamy, nie? Żeby dokładnie wiedzieć, jak to stargetować i przez swój biznes zarządzasz przez Excela reklamowego, a nie, że otwierasz komórkę, kamerę i mówisz, hej, słuchajcie, bo tu jest coś takiego, podajcie. Da się, ale to jest z jednej strony najłatwiejsze, bo tak naprawdę nie musisz nagrywać wiele, a z drugiej strony bardzo trudne, jak te pieniądze dobrze użyć, dobrze stargetować i żeby to było efektywnie, bo jest mnóstwo specjalistów od reklamy, którzy się nie znają i jak sam to zrobisz, to prawdopodobnie stracisz pieniądze. No i też w internecie dużo wiedzy za free, nie? Czyli na przykład twoją wiedzę mogę użyć do mojej branży, czyli jak flipować książkami, albo sam fakt, że wiem, czym jest flip, nie? Bierzesz, zbudujesz wartość, okej, jak tą wartość mogę zbudować? Może jakimś bonusowym wideo, może jakimś mastermindem i żeby zwiększyć wartość tego produktu, gdzie ktoś w sumie kupuje książkę przy okazji, ale kupuje dostęp do mnie czy do jakichś moich zasobów. No to są mega ciekawe rzeczy, które można robić. Business Rider. Jakie masz teraz projekty przed sobą? W sensie takim, że w tym kierunku teraz idziesz? Teraz na przykład wydajemy mega zajebistą książkę autorstwa Ester Wójcicki. Mhm. Wiele osób może kojarzyć Susan Wójcicki. Ona jest CEO YouTube'a. Mhm. I teraz Ester napisała książkę pod tytułem How to Raise Successful People. Polski tytuł będzie Jak wychować ludzi sukcesu. Mniej więcej taki będzie tytuł. Więc my wydajemy tę książkę po to, żeby po pierwsze, żebym ja jako rodzic miał wiedzę, jak to dziecko prowadzić, szkolić, żeby ono było tym, kim chce, ale żeby to było w pełni wykorzystany jej potencjał, oliwki mojej. Okay. Mam relację z Ester, która jest mega kozakiem, jeśli chodzi o edukację. I jeżeli będzie opcja, no to będę, wiesz, zaproszony święto dziękczynienia, gdzie będę przy stole siedział z całą jej rodziną i może poznam właśnie CEO YouTube'a, która przyjdzie na spotkanie z twórcą Google'a na przykład. I nigdy nie wiesz. I te wszystkie rzeczy dzieją się przez to, że działałem aktywnie w internecie, poznałem Monikę w Stanach, która połączyła mnie z Ester i wydajemy teraz tę książkę. Super. I po jednym Skype'ie z Ester, ona mówi, tak, chcesz być moim wydawcą. Boom. I to jest mega fascynujące. On jest Polką, czy jakby polskie korzenie? W sumie w Stanach każdy ma polskie korzenie, umówmy się, szczególnie z takim nazwiskiem. W Polsce nigdy nie była. Gdyby nie COVID, pewnie byśmy jakieś w tym roku wydarzenie robili właśnie z nią, dedykowane rodzicom, którym zależy na edukacji. Więc znowu, Wim Hof, kwestia odporności. Ester Wójcicki, edukacja dzieci. Czyli podążam za projektami, które dla mnie są ciekawe, bo wiem, że jak ja tym będę żył, to... Raz, że to będzie miało duży wpływ na moje prywatne życie, a dwa, że ludzie wokół mnie też z tego będą chcieli korzystać. Okej, okay, a gdzie by chciał być Marcin Osman za 3 lata? Najbardziej w takim miejscu, że dowolny produkt, który sobie wymyślę, postuję na moich mediach i on się wyprzedaje w dobę. To jest mój cel. Na poziomie skuteczności biznesowej, że mogę robić to, co robię, ale szybciej, skuteczniej, że skraca się ten czas, który muszę poświęcać na launchowanie produktu. Samo u Ciebie tego tobie życzę, żebyś mógł zapostować raz, wszystkie nieruchomości sprzedane, wszystkie miejsca na szkolenie sprzedane, bo ta moc rażenia tego medium jest już tak duża. Jest duża, chociaż za 3 lata może być całkowicie coś innego, tak? Może być kolejna platforma społecznościowa. Czy masz Clubhouse na przykład, tak, nie? Tak, który może za chwilę zgasnąć, ale może zmienić zasady gry za chwilę, tak? Ale dalej zasady mailingu będą identyczne. Jak masz czegoś maila czy numer telefonu, możesz się z nim skomunikować. Czy nam będzie łatwiej? No uważam, że nam będzie łatwiej, jeśli tylko zachowamy tą ciekawość mediów, co możemy robić inaczej, żebyśmy się nie zdziadzieli. Mhm. A powiedz mi, największe pieniądze zarobiłeś na czym? Jakby taki największy deal, największy strzał albo... Na sprzedaży książek. Mówisz ale ogólnie, ale bardziej konkretnie, na której książce, czy na działaniu specjalnym? Zarobiłem więcej na innych książkach niż Wim Hof, natomiast
Wim Hof to najbardziej skondensowana w czasie premiera i strzał. Mhm. Nie? Okay. Czyli te blisko 10 tysięcy egzemplarzy, które poszło w niecałe 2 miesiące, to mam podobne wyniki, ale nie w 2 miesiące. Mhm. Czyli Felix Denis, podobne kwoty, ale przez 2 lata rozciągnięte w czasie. Okay. Ale kumulacja tych różnych projektów powoduje, że z każdej strony coś płynie. Super, super. To a jakbyś chciał powiedzieć, ile w ogóle już sprzedałeś książek łącznie? Nie wiem. Znasz taką liczbę? Nie wiem. Nie, muszę to policzyć, nie chcę strzelić. Mhm. To będzie kilkaset egzemplarzy. Kilkaset tysięcy. Kilkaset tysięcy egzemplarzy. Może być. Na pewno powiesz, że jest 100, tak naprawdę tysięcy. Tak. Skoro ja sprzedałem jako tak. Solo autor bez wydawnictwa 30 tysięcy tak, swoich książek, to ty, mając jakby multi wiele książek i to... Muszę to kiedyś policzyć nawet ilością egzemplarzy wydrukowanych, co też będzie odpowiadał... Zobaczę, tak. Sumuję sobie egzemplarze wydrukowane, odejmę te, które są w magazynie. No w magazynie mam kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy na paletach, na regałach. Mhm. Tak. Okej, okay. A powiedz mi, co teraz działa w social mediach, a co nie działa? W sensie, że co działało już do tej pory? Jak nagrywaliśmy ten odcinek 3 lata temu, działały zajebiście Facebook Live'y. Mhm. Po czym chyba po roku Facebook uznał, jednak Facebook Live'y to nie jest to. Mhm. I dalej można być live na Facebooku, ale tam jest no nie 10% ma, tak. Tych tak, widowni. To było kiedyś, tak. Kiedyś każdy, o wow, ktoś live. W ogóle, bo ludzie się bali, wstydzili. I jak my robiliśmy te live'y wtedy, to wtedy wszyscy się dali i patrzyli ze zdumieniem, tak? Później zaczęli robić wszyscy i już to wszystko zsiadło. To dzięki nam, nie? Przydaliśmy tak. Szlaki. Nie, i... no, tak. Ale też to okno wykorzystaliśmy okazję. Ty cisnąłeś tak. Live'y, ja cisnąłem po 3 live'y dziennie z gośćmi samemu i po prostu napierdzielałem tego, tak, bo tak. To był ten moment. Natomiast teraz doceniam bardzo mocno płatną reklamę. Mhm. Czyli ludzie boją się zapłacić Facebookowi. Boją się zapłacić, nie wiem, za reklamy na Allegro, a my to robimy i to fajnie się konwertuje. Mhm. Czyli ja chcę jak najwięcej pieniędzy wydawać na Facebooka i jest problem taki, że nie mam jak więcej wydać, no bo jakby tą niszę, którą mam, zaspokajam ruchem organicznym plus reklamą, więc to jest mega fajna rzecz. I też kursy online'owe, które zrobiliśmy po to, że ludzie tego chcieli. Czyli... Tak, bo pandemia gdzieś tam popchnęła ten biznes w tym kierunku, prawda? Tak, i wtedy właśnie w marcu i kwietniu zeszłego roku postawiliśmy mocny nacisk na kursy online i też bardzo dobrze to poszło zarówno dla naszego biznesu, jak i dla klientów, tak. Którzy nam zaufali i te kursy sobie realizowali i wdrażali. Jest tak. Mnóstwo tak. Success story, case study, więc to też super wyszło. Tak. Ja też widzę, że jakby ja przestałem robić warsztaty przez jakiś czas, kiedy nie było można tego robić i dawałem ludziom możliwość kupienia kursu online i później te osoby przyjeżdżały mimo wszystko, jeszcze raz płacąc, na warsztaty stacjonarne, mimo tego, że już były po kursie online i już miały ze sobą często jednego czy dwa flipy w moim modelu, w moim schemacie całkowitym i chciały jeszcze więcej wiedzy, jeszcze więcej dopytać, wyciągnąć z tego jeszcze więcej. Więc to działa, ale mam wrażenie, że dużo osób ma opór, żeby kupić kurs online, bo tam też nie ma tej energii, nie ma tej sali, nie ma ludzi innych. Nie, można się z tego edukować, ale to nie jest tak efektywne. Mam taką hipotezę, że jeżeli już tam się otworzą pewnego, to będzie, nie wiem, rok, dwa, trzy, pięć, nieważne, ale będzie, tak zakładam, otworzą się eventy, konferencje, spotykania, przytulania się z ludźmi, to twoja i moja pozycja będzie tak ogromna, bo my cały czas ciśniemy internety. I przez to, że cały czas ciśniemy internety, to będzie miało jeszcze większy wpływ na naszą karierę. Jak już się otworzą te wrota kongresów, eventów, to będziesz pierwszą osobą, do której przyjdzie propozycja eventu, albo sam go zorganizujesz. Ja już go organizuję, słuchaj, ja już planuję eventy na maj, na czerwiec, na październik. Tak. I jak się nie uda, to ja odwołam po prostu, ale już muszę mieć zakontraktowane wszystko, żeby w razie, gdyby tak było, to jestem przygotowany, zakontraktowany i mówię, zapraszam. Tylko, że nie zrobisz teraz eventu na pełen stadion, nie? A no nie, no na pełen stadion. Biorąc pod uwagę nasze ambicje i nasze ego, chcemy wypełniać stadiony. Tak. Może tak. Trzeba będzie wziąć sobie jako support kogoś. 500 tysięcy osób wystarczy, żeby naprawdę móc kogoś poznać, zintegrować branżę nieruchomości. Zobacz, mamy prawie, że teraz dokładnie rok od startu tej pandemii numer jeden no. I dalej większość osób przesypia to, nie budując... Tak. Można nic nie zarabiać, ale można budować swoją tak. Pozycję w internecie przez włączenie kamerki i dzielenie się wiedzą w tym, co... W dużej części branży niby tam winować, czekamy aż się to wszystko uspokoi, aż nas przywrócą, a niektórzy mówią, jakie czekamy? Robimy teatr online, robimy to, robimy tamto i tak naprawdę oni nie próżnują, oni sobie już będą krok dalej. Mam znajomego, który zamienił restaurację w producenta konserw i widziałem ich wyniki finansowe i za kilkaset tysięcy miesięcznie sprzedają konserw, gdzie zrobienie tego jest znacznie łatwiejsze, skrót myślowy, nie? Niż prowadzenie restauracji.
żeby zrobić, wiesz, pół bańki obrotów w restauracji, musisz tych obiadów się nawydawać. Tak, tak, tak. Czyli co, już nie wraca pewnie do gastronomii. On zamknął w ogóle myśl o działaniu jako restauracja, ma zakład produkcyjny. On swoich kucharzy zamienił w szefów produkcji, już bardzo dużej produkcji, pozdrawiamy Edreda w ogóle, konserw, które działają mega fajnie, masz zamknięte danie restauracyjne w puszce i ono smakuje super, nie jak konserwa z Biedry, tylko czasem nie jak smakuje konserwa z Biedry, ale tego nam, że gorzej niż konserwa Edreda i to działa. Okej, okay, super. Słuchaj, Marcin, dzięki Ci wielkie, że tutaj wysobiłeś razem ze mną. Dziękuję bardzo. Życzę Ci, żebyś w przyszłych latach poznał Susan Wójcicki i żeby ona pomogła Ci zrobić tak, żeby te algorytmy YouTube'a zadziałały na Twoją korzyść. Także... Albo przynajmniej, żeby nasze dzieci były pod jej okiem i żebyśmy wyszkolili nowego, nie wiem, twórcę Facebooka, nowego twórcę Google'a. No. Albo szczęśliwe dzieci po prostu, tak? Ani przy okazji, że będą skuteczne biznesowo. Tak. Muszę być skuteczny biznesowo. Dzięki. Dziękuję bardzo.